Cześć, kontynuując naszą serię o smart home, dzisiaj wzięliśmy na warsztat odkurzacz ręczny. Tym razem od Dreamy. Jest to model V10 i różni się delikatnie od wcześniej testowanego Xiaomi oraz Dreamy. Czym i jak wypadł w teście? Zapraszam na recenzję. Jak zawsze na początku mówimy sobie samą konstrukcję odkurzacza, tutaj zbyt wiele zmian nie ma. Standardowa długa szczotka napędzana, oczywiście kiedy włączamy odkurzacz, ona jednocześnie zaczyna się kręcić, tym samym wprowadzając zanieczyszczenia do rury i wciągając do zbiorniczka, który ma pół litra. Tutaj macie zaznaczoną maksymalną pojemność i ona wynosi właśnie pół litra. Powiem tak, w praktyce lepiej czyścić, jak już jest 3/4 zapełnione tego zbiornika, nie czekać na maksa, dlatego że wtedy jest zdecydowanie gorsza siła ssąca i to zdecydowanie czuć, kiedy zbieramy brud. Tutaj na górze można powiedzieć, że nowość, dlatego że mamy trzy tryby. Mamy tryb pierwszy, czyli tryb, można powiedzieć, energooszczędny i tryb cichy. Wtedy odkurzacz pracuje z najmniejszą mocą, jego głośność wynosi 64 dB i jest w stanie w tym trybie sprzątać 60 minut. Przyznam szczerze, że rzadko na nim odkurzam, dlatego że jest moim zdaniem zbyt słabo. Dwójka to taki tryb normalny, wtedy odkurzacz jest głośniejszy, 72 dB i to jest taki tryb standardowy, który pozwala nam na sprzątanie około 25 minut i tryb maksymalny, czyli tak zwane turbo, gdzie przez 8 minut macie maksymalną moc ssącą i wtedy naprawdę można bardzo dużo tym odkurzaczem wciągnąć. Rzadko używam, zasadniczo przy większych zabrudzeniach, ale standardowo sprzątam na dwójce. Jeśli chodzi o ładowanie i stację dokującą, tutaj mamy cały akumulator, on nie jest niestety wymienny. Ładowanie odbywa się albo klasycznie do gniazdka, lub możemy użyć stacji dokującej, którą montujemy w naszym mieszkaniu i jednocześnie dokujemy wtedy odkurzacz i on się automatycznie ładuje. Tutaj zmiana w stosunku do konkurencji, mówię tutaj o Dreamy i o Xiaomi. Dreamy jest w stanie naładować się od 0 do 100% w 3,5 godziny. Jest to pierwszy odkurzacz, który ładuje się tak szybko i rzeczywiście 1,5 godziny różnicy robi robotę. Niestety, tak jak w przypadku innych odkurzaczy, nie można nim sprzątać, kiedy ładowarka jest podłączona do gniazdka, a szkoda. Największą wadą tego odkurzacza jest sposób włączenia. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Dlaczego tylko w Dreamy jest tak, że klikasz i to działa, a tutaj klikasz i musisz trzymać? Trzymam, puszczam, wyłącza się. Nie ma tutaj możliwości, nie wiem, zahaczenia tego przycisku czegokolwiek. Wiem, że są patenty na taśmę klejącą, ale no jednak oficjalnie trzeba cały czas ten przycisk mieć wciśnięty. Czasami warto zmienić pozycję ręki, jest po prostu wygodniej, a tutaj trzeba trzymać, więc to jest w sumie największa wada. Przechodząc do samego silnika, tutaj mamy odkręcany taki pojemniczek i tu mamy filtr HEPA, który jednocześnie filtruje nam powietrze i wypuszcza je już bez PM2,5. Także delikatnie oczyszczacie powietrze, odkurzając. Kolejną zmianą, która wyróżnia troszeczkę Dreamy'ego, są końcówki. O ile ta standardowa z włosiem znacie doskonale i tak samo tą drugą też znacie doskonale, to tutaj delikatnie przy tych końcówkach jest zmiana. Przede wszystkim rura, która jest w tej chwili, można powiedzieć, przed łóżką, dzięki temu ona się rozciąga i dzięki temu możecie sobie posprzątać w trudniej dostępnych miejscach. Także zakrzywienia, więc jakaś kanapa za koloryferem. Dużo jest miejsc, w których ta rura się rzeczywiście przydaje. No i to, co mi się bardzo podoba, prosty patent w przypadku tej szczotki gumowej z włosiem. Bardzo wygodny temat, czyli regulowana tutaj, można powiedzieć, że pleksa, plastik, który kieruje nam tak naprawdę zbieranie brudu. Dzięki temu, kiedy dopasowujemy na przykład coś do kanapy, możemy pod różnym kątem ją czyścić i cały czas mamy pełny styk szczotki z powierzchnią, którą sprzątamy. Dzięki temu brud jest zasusany precyzyjnie. To jest taki mały bajer, ale bardzo przydatny i przede wszystkim użyteczny. Standardowo dla naszego odkurzacza przygotowaliśmy mały tort testowy. Trochę ziół, herbata, płatki owsiane. W międzyczasie natomiast powiem Wam jeszcze o mocy. Jeśli chodzi o parametry tego odkurzacza, on jest najmocniejszy z całej stawki, którą do tej pory testowaliśmy. Jest delikatnie mocniejszy, natomiast jeśli chodzi o czyste parametry, wyświetlimy Wam je teraz na ekranie. Różnice nie są wielkie, ale pamiętajcie, że też jest to mierzone zawsze w trybie maksymalnym, a zasadniczo na nim nie sprzątamy. Dlatego kończę z teorią, przechodzimy do praktyki. Najpierw sobie pojedziemy odkurzaczem na trybie pierwszym, czyli tym najcichszym. Uwaga! To był tryb pierwszy, teraz tryb drugi. I na końcu dosprzątamy na trybie maksymalnym.
Podsumowując, Dreamy V10 to tak naprawdę ulepszona wersja Jimmy'ego i Xiaomi w jednym. Dostajemy odkurzacz o większej mocy ssącej, o takim samym czasie pracy na baterii, z praktyczniejszymi szczotkami, dlatego że dostajemy tą przedłużkę, plus jeszcze na przykład ta szczotka ma jeszcze kółko, więc pozwala nam to tak naprawdę troszeczkę wygodniej sprzątać. Z wad niestety trzymanie tego przycisku jest uciążliwe, brak wymiennego akumulatora też potrafi przeszkodzić, bo jeśli mamy na przykład większą powierzchnię do posprzątania, no to po prostu tej energii może czasami zabraknąć. Fajnie by było, gdybyśmy mogli po prostu odkurzać na kablu. Tego nie rozumiem, dlaczego to nie działa. Jeśli chodzi o cenę, możecie ją sprawdzić w opisie. Uważam, że odkurzacz jak na swoje parametry jest rozsądnie wyceniony. No jest to na pewno fajny gadżet, który no, pozwala nam sprzątać w domu efektywniej. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie mi znać, czy przekonaliście się do odkurzaczy bezprzewodowych, czy jesteście jednak tradycjonalistami, którzy ciągną kabel przez cały swój pokój. Piszcie w komentarzach, co sądzicie generalnie o naszej serii Smart Home i czy chcecie więcej takich testów. Podrzucajcie sprzęty, które mielibyśmy przetestować i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!